Witam. Dzień dobry Państwu, tak kameralnie się zrobiło, więc rozumiem, że bez mikrofonu mogę poopowiadać. Mikrofon jest, więc jeżeli jest potrzeba, może też ten... Nie, to ja poradzę sobie, tak? Dobra. Generalnie kilka prelekcji przede mną dotyczyło już handlu zagranicznego, szans, ale i zagrożeń, jakie niesie ze sobą eksport. Ja mam przyjemność reprezentować firmę COFAS, która naturalnie wplata się w tematykę dzisiejszego forum, ponieważ od kilkudziesięciu lat na rynkach światowych firma zajmuje się właśnie metodami zarządzania należnościami i ograniczania ryzyka kredytu kupieckiego, szczególnie w handlu, w obrocie międzynarodowym, w eksporcie. Firma posiada 67 oddziałów w różnych regionach świata, dzięki czemu obsługujemy klientów w ponad 100 krajach. Analitycy firmy COFAS każdego miesiąca podejmują około 400 tysięcy decyzji kredytowych. Natomiast dzięki dużej ilości klientów, których firma już posiada, którzy ubezpieczają swoje należności, jest to ponad 40 tysięcy firm obecnie, każdego dnia do naszej bazy danych wpływa duża ilość informacji na temat firm, na temat dyscypliny płatniczej, na temat windykacji, wyników finansowych, upadłości. Jest to o tyle ważne, że aby mówić o skutecznym zarządzaniu ryzyka, o skutecznym ograniczaniu ryzyka związanego z kredytem kupieckim, musimy dobrze to ryzyko ocenić przede wszystkim i tym zajmuje się firma COFAS. Odpowiednia ocena, analiza ryzyka przedsiębiorcy pozwala nam na każdym etapie współpracy, począwszy od negocjacji kontraktu poprzez jego realizację, czyli bieżące dostawy, aż po ewentualne problemy z odzyskiwaniem należności, pozwala nam dobierać odpowiednie środki, odpowiednie metody zabezpieczenia adekwatne do sytuacji. I generalnie COFAS zajmuje się taką oceną na kilku płaszczyznach, począwszy od ogólnej oceny całego kraju, poprzez ocenę, analizę poszczególnych branż, aż do indywidualnej już analizy finansowej przedsiębiorstw, a więc wyznaczania limitów kredytowych. Ja chciałbym Państwu powiedzieć dwa słowa na temat tej oceny dotyczącej krajów, a więc dosyć ogólnej, jednak myślę, że dla tych Państwa, którzy prowadzą eksport, czy którzy zamierzają wejść na nowe rynki, może to być informacja również interesująca. COFAS na bieżąco analizuje i ocenia 160 państw, tworząc tak zwany country rating. Jest to ocena, która określa ryzyko zaistnienia niewypłacalności przedsiębiorstw działających w danym kraju. Poza takimi czynnikami jak elementy gospodarcze, COFAS analizuje perspektywy polityczne, finansowe danego kraju, a przede wszystkim opiera swoje oceny o notyfikacje zgłoszonych przeterminowań, które wpływają na bieżąco do naszej bazy danych dzięki tak dużej ilości klientów. Dodatkową taką pomocniczą oceną jest również ocena klimatu dla biznesu, która jest o tyle istotna, że pokazuje ona możliwość pozyskania rzetelnej informacji w danym kraju na temat naszego partnera, jak również ocenia skuteczność działania systemu prawnego danego kraju pod kątem ochrony interesów wierzycieli w tym kraju. Są to oceny, tak na marginesie, nieco inne od tych, które wyznaczają agencje ratingowe, ponieważ agencje ratingowe generalnie oceniają kraj pod względem zdolności jego do obsługi długu publicznego. Natomiast ubezpieczyciele patrzą bardziej na ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw funkcjonujących w danym kraju. Oceny te są przyznawane w siedmiostopniowej skali od A1 poprzez A2, A3, A4, B, C i D. A1 jest najlepszą z możliwych ocen. Generalnie grupa ocen A od A1 do A4 wskazuje na akceptowalne ryzyko współpracy z firmami w danym kraju. Ocena B pokazuje już, że to ryzyko jest podwyższone. Chodzi o ryzyko nie tylko gospodarcze, ale i polityczne. Natomiast oceny C i D w większości przypadków dyskwalifikują dany kraj z ubezpieczenia ze względu na zbyt duże ryzyko, szczególnie polityczne, aczkolwiek na rynku funkcjonują również tego typu rozwiązania. To ubezpieczenie działa troszeczkę w oparciu o inne zasady.
To, co istotne, to te oceny są dostępne na stronie firmy COFAS. Nie potrzeba do tego żadnych abonamentów, one są bezpłatne. COFAS co kwartał je aktualizuje. Można wejść, sprawdzić, wpisać odpowiedni kraj, zobaczyć, jakie ten kraj ma oceny, jaki ma rating, jaką ma ocenę klimatu dla biznesu, zapoznać się z opisami, które pokazują jakieś perspektywy geograficzne, polityczne danego kraju. Tak więc zachęcam do korzystania z tego. Obecną sytuację gospodarczą na arenie międzynarodowej, która niewątpliwie ma wpływ na niewypłacalność przedsiębiorstw, można scharakteryzować jako ożywienie gospodarcze w krajach wysoko rozwiniętych. To są te zielone miejsca na mapie, takich jak większość krajów Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Australia. I z drugiej strony osłabienie gospodarcze w krajach rozwijających się. To są te żółto-pomarańczowe kolory, a więc to przede wszystkim Rosja, Brazylia, Chiny, RPA. Jeżeli chodzi o kraje Europy Środkowo-Wschodniej, z Polską na czele, bo jest to największy jakby rynek tutaj w tej części Europy, to dosyć skutecznie bronią się przed spowolnieniem gospodarczym, które dotyka kraje rozwijające się. Dzieje się tak między innymi dlatego, że jest cały czas rosnący popyt w naszym kraju, a z drugiej strony polepszająca się sytuacja gospodarcza u głównego naszego partnera handlowego, a więc strefy euro, sprzyja rozwojowi eksportu. Tak jak wspomniałem, to są generalnie oceny, które zostały nadane w czerwcu bieżącego roku. Natomiast jako, że COFAS kwartalnie to aktualizuje, to już dosłownie kilka dni temu, 2-3 dni temu pojawiły się w internecie na naszej stronie oceny wrześniowe. I tak jak wspominałem, jeżeli chodzi o kraje wysoko rozwinięte, to tutaj w ostatnim czasie głównie miejsce miały podwyżki, te oceny były coraz lepsze. Natomiast w przypadku krajów rozwijających się, niestety sytuacja wygląda trochę gorzej i te oceny w wielu przypadkach zostały obniżone. Tak między innymi w czerwcu bieżącego roku ocena Chin została obniżona do poziomu A4. Spowodowane to było z jednej strony w ujęciu makroekonomicznym spowolnieniem gospodarczym gospodarki chińskiej. Patrząc mikroekonomicznie, w Chinach występuje wręcz alarmujący poziom zadłużenia sektora prywatnego, który sięga już ponad 200% PKB tego kraju. I co jeszcze tutaj można powiedzieć, to gospodarstwa, zarówno domowe, jak i sektor przedsiębiorstw, wykazują również duże zadłużenie w instytucjach parabankowych, których nawet nie ujmuje się w oficjalnych statystykach, więc to zadłużenie jest jeszcze większe. Podobnie stało się z oceną Brazylii, która została obniżona, z tym, że to już na wrześniowej odsłonie i już w tej chwili Brazylia ma rating B. Tutaj jeszcze Państwo widzicie A4 z taką tendencją malejącą, ta strzałka w dół pokazuje, że Brazylia w czerwcu została umieszczona na negatywnej liście obserwacyjnej. Obecnie już ten rating jest na poziomie B. Jest to spowodowane przede wszystkim recesją. PKB tego kraju w tym roku jest szacowane na minus 2,5%. Na co niewątpliwie ma wpływ spadek popytu wewnętrznego, mniejsza ilość inwestycji, która jest spowodowana niestabilnością polityczną tego kraju. Jeżeli chodzi o gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej, to tak jak wspominałem, tutaj ta część Europy, ta część rynku dosyć skutecznie broni się przed spowolnieniem i zawirowaniami, jakie występują na rynkach światowych, szczególnie w krajach rozwijających się. Jeżeli chodzi o wrześniową odsłonę, to na 160 krajów, które COFAS monitoruje, tylko i wyłącznie gospodarka Węgier została, ocena dla Węgier została poprawiona. Węgry co prawda nadal mają ocenę B, ale została ich gospodarka umieszczona na tak zwanej obserwacyjnej liście pozytywnej, co prawdopodobnie będzie skutkowało, jeżeli ta tendencja zostanie utrzymana, podwyższeniem oceny do poziomu A4 w następnej odsłonie, a więc na początku roku. Jeżeli chodzi o gospodarkę rosyjską, to tutaj już od października 2014 roku
ocena została obniżona do poziomu C. Jest to przede wszystkim spowodowane recesją, minus 3,5% PKB, szacowane na 2015 rok, ale również deprecjacją rubla, spadkiem realnych wynagrodzeń Rosjan, co przekłada się na jednak dość duży spadek popytu wewnętrznego, który wcześniej stymulował rozwój tego kraju. No i niewątpliwie na wpływ na gospodarkę rosyjską ma bardzo duże uzależnienie od eksportu ropy i gazu. Jest to około 70% całości eksportowanych dóbr, co niewątpliwie źle wpływa w obliczu słabnących cen tych surowców, szczególnie w przypadku ropy. Jak można zobaczyć, udział od 2009 roku, tak naprawdę udział eksportu w polskich przedsiębiorstwach nieustannie rośnie. To jest zapewne spowodowane między innymi dobrą sytuacją gospodarczą naszych głównych odbiorców. Podobnie dzieje się, patrząc, przepraszam, bo ta czerwona linia pokazuje wzrost udziału PKB eksportowego w całym PKB narodowym. I to jest według Urzędu Statystycznego. Natomiast jeżeli chodzi o te niebieskie słupki, pokazują one wzrost ubezpieczonych transakcji eksportowych w całej ekspozycji, jaką ubezpiecza firma Kofas. Widać, że zarówno ta czerwona linia, jak i te słupki równomiernie wzrastają. Tak jak wspomniałem, jest to spowodowane poprawą sytuacji gospodarczej u głównego naszego partnera, jakim jest strefa euro, na czele z takimi krajami jak Niemcy, gdzie ten eksport jest to największy odbiorca naszych dóbr, ale również Wielka Brytania, Francja, Czechy, do których w ostatnim czasie eksport wzrósł. Tak więc to na pewno sprzyja wzrostowi eksportu w przedsiębiorstwach polskich. Na koniec chciałem się tej części dotyczącej ryzyka chciałbym się podzielić taką obserwacją. Zobaczymy, jak to w przyszłości będzie wyglądało, ale od kilkudziesięciu lat, patrząc na kolejne kryzysy, jakie dotykały gospodarkę światową, można zaobserwować, że ten czas pomiędzy każdym kolejnym kryzysem zaczyna się skracać, co powoduje, że firmy mają mniej oddechu, mniej czasu na regenerację sił, na odbudowę zysków, a tym samym mniej czasu na przygotowanie się do kolejnego kryzysu. Natomiast akurat w przypadku 2009 roku, a więc kryzysu, który został zapoczątkowany przez upadek Lehman Brothers, widać po tej szaro-niebieskiej linii, że jakby skutki tego kryzysu były o wiele bardziej dotkliwe niż poprzedni. Chciałbym teraz dwa słowa powiedzieć już na temat rozwiązań, jakie proponuje rynek ubezpieczeniowy w zakresie ograniczania ryzyka kredytu kupieckiego. Oczywiście zrobię to na przykładzie firmy Kofas, bo ta firma jest mi znana najlepiej. Otóż Kofas bardzo głęboko wnika w tematykę związaną z zarządzaniem należnościami, ponieważ robi to poprzez cztery niezależne linie biznesowe. Począwszy od informacji gospodarczej, a więc wywiadownia, poprzez ubezpieczenie, windykację i finansowanie. I jest to o tyle istotne, gdyż tak naprawdę wszystkie te linie biznesowe funkcjonują niezależnie, jednak takim spoiwem wspólnym mianownikiem jest ubezpieczenie należności, które z jednej strony potrzebuje rzetelnej informacji, aby ocenić dany rynek, ocenić partnera i ustalić limit kredytu kupieckiego, a z drugiej strony potrzebuje narzędzi, rozwiązań w momencie, gdy pojawiają się problemy z odzyskaniem należności. Rynek ubezpieczeniowy definiuje dwa ryzyka związane z kredytem kupieckim. Pierwsze to jest ryzyko niewypłacalności prawnej, a więc materializuje się ono zazwyczaj w postaci upadłości przedsiębiorstw. I tutaj należy zwrócić uwagę, szczególnie we współpracy z takimi krajami jak na przykład Niemcy czy Francja. We Francji w zeszłym roku było około 44 tysiące upadłości, w Niemczech 25 tysięcy, w Wielkiej Brytanii 17 tysięcy. Dla porównania na rynku polskim jest to niewiele ponad 1000 upadłości rocznie. Tak więc to ryzyko materializuje się szczególnie właśnie w współpracy z tymi krajami w eksporcie. Drugie ryzyko braku zapłaty, jakie definiuje rynek ubezpieczeniowy, to jest tak zwana przewlekła zwłoka, a więc brak zapłaty w okresie od 3 do 5 miesięcy od daty zgłoszenia przeterminowanych należności do firmy ubezpieczeniowej. Generalnie
rolą firm ubezpieczeniowych jest przede wszystkim profilaktyka, a więc bieżący monitoring wszelkich możliwych dostępnych źródeł informacji. COFAS robi to poprzez sprawdzanie informacji w KRS-ach, weryfikację informacji o upadłościach, kontakty bezpośrednie z dłużnikami, ale również bardzo istotną rolą każdego ubezpieczyciela jest taki wewnętrzny system wczesnego ostrzegania, który polega na tym, że jeżeli jeden z naszych klientów zgłasza do nas przeterminowane należności wobec swojego odbiorcy, to COFAS sprawdza, jakie jest zaangażowanie wobec tego odbiorcy wśród innych naszych klientów, innych jego dostawców, no i informuje ich o tym, tak? Zazwyczaj dzieje się to poprzez pewne działania na limitach kredytowych. Jak funkcjonuje taki model ubezpieczenia, model transakcji? Występują trzy podmioty. Firma ubezpieczająca, firma, która nabywa towary od spółki ubezpieczającej, no i ubezpieczyciel. Generalnie spółka ubezpieczająca, więc dostawca, wnioskuje do ubezpieczyciela o przyznanie limitu kredytowego. Na tej podstawie ubezpieczyciel bada spółkę nabywcy, a więc bada potencjalnego dłużnika. Co istotne, w przypadku, gdy dłużnik znajmuje się za granicą, to takie badanie jest zlecane do odpowiedniej spółki zagranicznej, przynajmniej tak dzieje się w COFAS-ie, bo jednak, jeżeli, nie wiem, mamy spółkę w Hiszpanii, to dużo łatwiej sprawdzi ją analityk w Hiszpanii, który ma lepszy dostęp do informacji, zna obyczaje tego rynku. W wyniku tego badania jest przyznawany limit kredytowy dla ubezpieczającego, dla dostawcy. Na tej podstawie dostawca oczywiście sprzedaje swoje dobra, towary bądź usługi do nabywcy. No i tutaj są dwa warianty. Jeżeli oczywiście odbiorca płaci, no to tak naprawdę schemat transakcji ubezpieczeniowej jest zamknięty. Rola ubezpieczyciela się na tym kończy. Natomiast w naszym przypadku mniej optymistycznym okazuje się, że niestety pieniądze nie trafiły do dostawcy i w związku z tym ubezpieczający, a więc spółka A, zgłasza notyfikację przeterminowanych należności, ma na to zazwyczaj do 60 dni od daty wymagalności faktury do firmy ubezpieczeniowej. Na tej podstawie firma ubezpieczeniowa rozpoczyna windykację i tu analogicznie jak w przypadku sprawdzenia wiarygodności, windykacja powinna odbywać się w kraju dłużnika. Nieskuteczne są, szanowni państwo, wysyłane monity, nie wiem, z firmy ubezpieczeniowej z Warszawy do Stanów Zjednoczonych o płatność, a nawet i do Niemiec, do żadnego takiego kraju. Generalnie windykacja powinna się odbywać poprzez biuro windykacyjne w kraju dłużnika i tak w przypadku COFAS-a się dzieje za pośrednictwem naszych spółek siostrzanych, które funkcjonują w 67 krajach, tak jak państwu już wspominałem. Oczywiście, może tak, są znowu dwa warianty. Albo udaje się te pieniądze firmie windykacyjnej odzyskać i na tym cała transakcja się zamyka, więc ubezpieczyciel jakby już kończy swoją rolę. Albo niestety wariant pesymistyczny, nie udaje się ich odzyskać i wtedy ubezpieczający, a więc dostawca, wierzyciel innymi słowy, przesyła do ubezpieczyciela dokumenty wymagane do likwidacji szkody i ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Wypłata odszkodowania zazwyczaj jest wypłacana w 90% kwoty głównej, jest 10% udział własny. Nie są ubezpieczane oczywiście odsetki czy jakieś koszty uboczne typu jakieś kary umowne, tego typu należności. Oczywiście ubezpieczyciel nadal prowadzi cały czas windykację, chcąc minimalizować to ryzyko i odzyskać te należności od dłużnika, zarówno w części wypłaconej, jak i w części udziału własnego. Na koniec dwa słowa na temat firmy w Polsce. Firma powstała w 1992 roku. Działa obecnie 23 lata na rynku polskim. Mamy tę przyjemność w Polsce, że wszystkie cztery usługi, o których tu wspomniałem, a więc wywiadownia gospodarcza, windykacja należności, ubezpieczenie i finansowanie, możemy proponować klientom na polskim rynku. Nie wszędzie w naszych spółkach siostrzanych są wszystkie te cztery usługi obecne, natomiast ubezpieczenie jak najbardziej tak. W Polsce COFAS posiada oprócz tego bardzo dużą wywiadownię gospodarczą, co jest warte podkreślenia.
Kiedyś była to firma z udziałem firmy Coface Intercredit Warszawa, teraz już praktycznie 100% udziału posiada firma Coface. Wywiadownia posiada ponad 600 tysięcy sprawdzonych podmiotów gospodarczych, co oczywiście pomaga nam w skutecznej i dobrej weryfikacji partnerów handlowych. Chcąc być blisko klientów, firma się rozwija. Poza centralą w Warszawie funkcjonuje w tej chwili 5 oddziałów, tak więc jeżeli mają Państwo jakieś pytania, czy chcieli Państwo się zapoznać z ofertą, to zapraszam do kontaktu. Taką wycenę każdy nasz doradca, przedstawiciel przygotuje dla Państwa, przedstawi już szczegóły. Tak więc dziękuję za uwagę i być może do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.